Nie wiem, na ile pan rabin wie, jak ważne jest dla chrześcijan słuchanie interpretacji tego tekstu. Bo my bez tekstu o wieży Babel nie rozumiemy tego fragmentu dziejów apostolskich, który opowiada o powstaniu Kościoła. Czyli właściwie dotykamy samego fundamentu swojej tożsamości. Może zacznę od tego, myślę, wszyscy mieliśmy takie wrażenie, słuchając tej interpretacji, że brzmi bardzo znajomo, co jakby się dzisiaj działo. I to jest pewnie punkt wyjścia w chrześcijańskiej interpretacji nie tylko tego tekstu, ale pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Na wykładach z egzegezy nam się tłumaczy, że to jest specjalny rodzaj literacki, który się nazywa historią etiologiczną. To jest taka historia, która nie jest historią wprost, nie ma swoich dat, nie ma swojej geografii. To jest takie wydarzenie, które dzieje się wszędzie i zawsze. Wszędzie i zawsze. Równie dobrze dzisiaj w Łodzi się dzieje. Właściwie nie wiadomo, może dobrze, a może źle, że się dzieje. Z tych wielu możliwych interpretacji, jakby dróg interpretacji, które Pan nam pokazał, w tradycji chrześcijańskiej z reguły się jednak wyciąga ten motyw wykluczenia Boga. Bardzo ciekawie interpretował ten fragment ostatnią pięćdziesiątnicę papież Franciszek w Rzymie. I co ciekawe, w interpretacji wychodził od Marcina Lutra. Szukam, gdzie jest biskup Jan, ale jest. Wychodził od Marcina Lutra. Luter zwraca uwagę na to, że ludzie, którzy budują to miasto i wieżę, to są ludzie religijni, ponieważ stawiają wieżę, która miała sięgnąć nieba. Ta wieża to zapewne jest coś wzorowane na babilońskich ciguratach, więc właśnie świątyniach, nie? Stawiają świątynie. Ale komu? Sobie. Podobnie jak to miasto stawiają sobie. Wykluczenie Boga jest w tym, że chwilę wcześniej ta ludzkość, która dopiero co odradza się po potopie, usłyszała Boże polecenie: idźcie i zapełnijcie ziemię. Idźcie. Czyli rozproszcie się. A oni mówią: postawimy sobie, tu jest rozmaitych tłumaczeń wiele, postawimy sobie pomnik, żebyśmy się nie rozproszyli. I dramat polega na tym właśnie, że mamy do czynienia z ludźmi religijnymi, którzy mają jednak jakąś zupełnie swoją wizję życia, swoją wizję tego, co dobre, co złe, co powinni zrobić, co nie. Mają jakąś swoją wizję miłości do siebie samych, co jest im potrzebne. Czują, im jest potrzebne to, żeby się nie rozproszyli. Tu Jan Paweł II akurat wykorzystywał, kiedy komentował 11 rozdział Księgi Rodzaju, to wprowadzał w tym miejscu definicję grzechu, jaką stworzył Augustyn, mówiąc, że grzech to jest miłość siebie aż do odrzucenia Boga. Amor sui usque ad contemptum Dei. Także w taki sposób siebie kocham, że wykluczam Boga. Ale dramat jest taki, że ludzie religijni raczej manipulują Bogiem niż oddają Mu chwałę. Bardziej chodzi im o siebie niż o Niego i stawiają pomnik sobie, a nie Jemu. Nawet wtedy, kiedy stawiają świątynię. To też brzmi znajomo i też brzmi współcześnie. Można w ten sposób. I teraz, mając taką interpretację,
w pamięci. Pozwólcie Państwo, że przeczytam fragment, który w interpretacji chrześcijańskiej zawsze przywołuje się przy wieży Babel. I to jest fragment z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod niebem. Kiedy więc powstał ten szum, tłum zgromadził się i zdumiał, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Byli zaskoczeni, dziwili się i pytali, czy ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jak więc każdy z nas słyszy swoją mowę ojczystą? Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boga. Wszyscy byli zaskoczeni i nie wiedzieli, co myśleć. Mówili jeden do drugiego, co to ma znaczyć. Mamy wydarzenie, które jest odwrotnością wydarzenia wieży Babel. Wydarzenie, które jest zdumiewające. Wszyscy byli zdumieni. Teraz zdumieni byli tak naprawdę nie tym, że wiało i że się pokazał ogień, tylko byli zdumieni tym, co się dokonało w ludziach. Zdumienie i pytanie pojawia się dopiero wtedy, kiedy 12 wychodzi z wieczernika i zachowują się w taki sposób, który rodzi pytania. Ogień i wiatr były znakiem, tak jak w całej historii zbawienia wcześniejszej, że tu się Bóg objawia, ale objawia się w ludziach i w tym, co z nimi czyni. Teraz, co z nimi uczynił? To, że oni wyszli i wychwalali wielkie dzieła Boga. To znaczy nie budują pomnika sobie, tylko wychwalają Boga, nie siebie. I wtedy, kiedy zaczynają wychwalać Boga, to różni ludzie, Łukasz zadbał o to, żeby w tym opisie zmieścić wszystkie jakby trzy wymiary diaspory. Tak? Od tej najbardziej najdawniejszej na wschód, po tą najmłodszą na zachód do Rzymu. Nie? Wszystkie kierunki diaspory spisał. Ci wszyscy ludzie, którzy zeszli się do Jerozolimy, mają doświadczenie jedności zapośredniczone przez tych 12. I tu akurat, tu się bardzo pięknie spotykamy, to znaczy w tym, że tych 12 właśnie nie mówi jednym językiem. Zawsze myślałem o tym, bo wiecie Państwo, biskup to musi ten tekst komentować jak się da, to nieraz 300 razy na rok, nie? Tak bierzmujemy prawie codziennie. I nieraz myślałem o tym, że ten cud w ogóle nie był potrzebny. No. Mógł wyjść Szymon, jak chciał Piotr, i zacząć mówić po grecku. No, Łukasz napisał te dzieje po grecku. Wszyscy w świecie, do którego ten tekst doszedł, rozumieli ten tekst. Nie? Na czym polega cud? Właśnie na tym, że Piotr nie wyszedł, nie mówił po grecku, tylko wyszedł kościół 12 i mówili w językach każdego z tych ludzi, którzy przyszli.
Mówić czyimś językiem, to znaczy spróbować wejść tak naprawdę w jego wartości, w jego myślenie. Nieraz mówimy wejść w czyjeś buty. Ja pamiętam, jak mi było trudno mówić po rosyjsku. Właściwie przekonałem się do rosyjskiego dopiero jak mnie biskupi zesłali na Syberię. I tam musiałem mówić z ludźmi po rosyjsku. Wdzięczność za to, że mnie w ogóle uczono rosyjskiego, to się we mnie pojawiła, jak był Dzień Młodzieży w Częstochowie i wtedy polska młodzież tłumaczyła z rosyjskiego na angielski. Byliśmy absolutnie wyjątkową klasą na świecie. Bo przyjechali ludzie z zachodu mówiący po angielsku i ze wschodu mówiący po rosyjsku. I tylko my mogliśmy to tłumaczyć. To było przepiękne. I wtedy zrozumiałem, jak fajnie, że nas nauczyli rosyjskiego. Ale myślę, wszyscy państwo, którzy są w moim wieku, to mieli taki sam problem z uczeniem się rosyjskiego w szkole i z mówieniem po rosyjsku. Przybysze z Rzymu, tak? Słyszeli 12, którzy mówią w ich języku. No przecież to był język okupanta. Dlaczego mówić do okupanta jego językiem? Dlaczego w ogóle zadawać sobie taki trud, żeby z okupantem mówić jego językiem? To znaczy muszę mieć w sobie bardzo takie mocne nastawienie na jego osobę. Tak? Więc to, że oni oddawali chwałę Bogu, stało się... No, źródłem tego, że zaczęli też szukać jedności między sobą i że stali się faktycznie narzędziem jedności. I właśnie takiej jedności, która jest oparta na różnorodności, a nie jest jakąś unifikacją. Nie jest jakąś unifikacją. Myślę o tym i to jest może ostatnie słowo, przedostatnie. Bo można by sobie zadać pytanie, jak to się stało, bo apostołowie jeszcze naprawdę niedługi czas wcześniej wchodzili do tego wieczernika i Ewangelia mówi, że się kłócili o to, który z nich jest ważniejszy. I gdzie, który ma leżeć przy tym stole, przy którym będzie też Jezus. I tak naprawdę, kiedy wchodzili do tego wieczernika jakiś czas wcześniej, byli religijnymi ludźmi strasznie na sobie skoncentrowanymi. I od początku do końca w tej ich religijności i w tym, że poszli za Panem, dla nich było ważne, co z tego będę miał i gdzie jest to moje miejsce przy stole dla mnie. Nie? Dla mnie. A jak wychodzą z wieczernika w Pięćdziesiątnicę, są tymi ludźmi, którzy nie rozmyli się w Bogu, ale są tymi, którzy chcą wychwalać Boga. Znaczy zależy im na Jego chwale, a nie na własnej. I to jest dzieło Boga, które w nich zostało dokonane. To się chyba w człowieku samo nie dzieje. Znaczy to jest to, co w nas musi dokonać Duch Boży, byśmy jako ludzie religijni przestali dbać o siebie, w takim sensie o swoją własną chwałę, a zaczęli dbać o chwałę Boga. To jest nawrócenia ludzi religijnych, żeby faktycznie dążyli do tego, co w religii idzie, to znaczy, żeby oddać chwałę Bogu. To tyle chciałem powiedzieć. Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem posłuchać interpretacji tej wcześniejszej. Papież senior Benedykt XVI, jakby się dowiedział, to się strasznie cieszył. Nie. On o tym właśnie mówi, że chrześcijanom niesamowicie dobrze robi posłuchać objaśnienia Biblii hebrajskiej w dzisiejszym wykładzie żydowskim. I o tym można łatwo powiedzieć na sesji naukowej, ale najfajniejsze jest przeżyć to i mieć to we własnym doświadczeniu. Dlatego ja bardzo dziękuję panu rabinowi za to, że mogliśmy razem ten tekst komentować. Bardzo dziękuję.